Siemaneczko, pokażę te kopiowanie aut od znajomych, ale nie przez autobus imprezowy, bo nie każdy go ma. Pokażę najpierw, jak się zgliczować, żeby odebrać najlepiej ten autobus. No potrzebujemy bazę, tam jedno auto z ulicy i jeden pojazd na stratę, no i baza musi być pełna. I potrzebujemy do tego te akcje na Godmoda, które są w Penthouse'ie. Tylko że tutaj nie będziemy robili to tak, jak się robi tego Godmoda, że klikamy tam strzałkę w prawo, wybieramy tę limuzynę, lotnisko i tam jak się zrobi czarny ekran, będziemy klikać w prawo. Tutaj nie, tu robimy to zupełnie inaczej. Podchodzimy tutaj tak, żeby była ta opcja skorzystać z usług, no i tutaj klikamy w prawo. Nasza postać się ustawi prosto przed telefonem, klikamy drugi raz w prawo i na czarnym ekranie włączamy interakcję. Czyli w prawo, czarny ekran, włączam teraz interakcję, moja postać odchodzi, cofam mnie z powrotem do telefonu. Teraz raz krzyżykiem do góry, aż nasza postać odłoży słuchawkę i podchodzimy do tych drzwi wyjściowych z penthouse'u na otwartej interakcji. Teraz zamykamy interakcję, wybieramy kasyno, nic się nie dzieje. Obracamy się, idziemy jeszcze raz do drzwi, klikamy wyjdź z penthouse i teraz wracamy z powrotem do kasyna. Kasyno, jeżeli tu wyszło wszystko poprawnie, powinniśmy spaść spod mapy gdzieś tutaj w obrębie kasyna. Jeżeli się nie udało, będziemy w kasynie, nie będziemy mogli nic zrobić, żadnej pauzy, interakcji, telefonu, nic. Wtedy trzeba po prostu wybrać postać z fabuły, iść na fabułę, wrócić do znajomego na sesję, spróbować jeszcze raz. Jeżeli macie taki efekt jak ja, wszystko się udało. Teraz bomby przylepne. Musimy wrócić na parking koło kasyna, rozrzucić tam 5 bomb przylepnych, 6 czy 7, bo jak będziemy dzwonić do mechanika po to auto z bazy, to ono zrespi nam się tutaj koło kasyna. Będziemy musieli je wysadzić. No mi tu się spieprzył obraz, dwa razy musiałem się teleportować, dlatego mi te bomby nie zadziałały, musiał znajomy lecieć tu opresorem, rozwalić te moje wezwane auto, ale to miesza z tym. Wy nie musicie się teleportować, możecie wziąć auto z ulicy i jechać do swojej bazy autem z ulicy. Ale jeżeli macie inny tryb celowania, możecie się teleportować. Czyli w te miejsca rozrzucamy tutaj te bomby przylepne. To powiem, o co chodzi. To zresztą też już tego glitcha nagrywałem, ale to wrzucę jeszcze raz. A do tego kopiowania już z autobusem imprezowym, to będzie link przypięty w komentarzu, bo przecież ten glitch działa już 4 miesiące, a nie jest to żadna nowość. Czyli tak, teraz odpalamy sobie jakąś akcję koło bazy, dołączamy do kogoś z innym trybem celowania, pierwszy komunikat potwierdzamy, drugi anulujemy. No i tu właśnie jest to, że mi się spieprzył ten obraz, coś się nie wczytało tak jak powinno. No to musiałem jeszcze raz tam na tej minimapce takiej zbugowanej wejść w to kółko, odpaliłem to strzałką w prawo jeszcze raz tą akcję z mapy, no i przez to właśnie mi te przylepne już nie zadziałały. O, teleportowało mnie, ale jestem tak jakbym był jeszcze w chmurach. No to mi się spieprzyło, ale to nic się nie dzieje. No, próbowałem wybrać postać z fabuły, anulować, no nic się nie ten. No to poszedłem tutaj, jest te koło CPN-u, ta akcja, dałem strzałkę w prawo. Nie widać nawet znaczników. Była opcja D-padu kliknięcia w prawo, żeby wejść w akcję. Musicie sobie, jakby w razie wam się tak stało jak mi, wejść, kliknąć w prawo, dołączyć znowu do kogoś z innym trybem celowania. Potwierdzamy pierwszy, drugi anulujemy. Ale to nie, to tylko mi się raz dało. Ja już tego glitcha robiłem kilkanaście razy. To mi się zdało, stało pierwszy raz teraz akurat, jak kurde chciałem nagrywać. No i teraz będę już teleportnięty tak jak powinienem być, tylko że mi te przylepne właśnie nie zadziałały. Czyli teraz bierzemy auto z ulicy, najlepiej na baza pełna, to mówiłem, na otwartej interakcji wjeżdżamy na te kółko wjazdu do naszej bazy.
I tu znajomy będzie musiał nas czymś przewrócić na bok. Czy to będzie ten Phantom Wedge, czy Buddy Ram, czy Easy, kurde, nieważne, byle nas czymś tu przewrócił. Czyli my się ustawiamy tu, gdzie to żółte kółko powinno być. Wyłączamy tą interakcję, mamy komunikat, że baza jest pełna. O, wtedy znajomy musi nas przewrócić na bok. Jak mówi, że leżymy tam na boku czy na dachu, potwierdzamy komunikat i wysiadamy z pojazdu. I on mówi, leżę, ja potwierdzam, od razu klikam ten Y, żeby wyjść. Zresztą do tego też wrzucę wam link do tego kopiowania, chociaż tam ja robiłem wtedy inaczej. No i teraz właśnie wzywamy ten nasz pojazd z bazy. Mówiłem, jedno auto na straty, drugie z ulicy. My wzywamy teraz z bazy ten pojazd z ulicy. To było Emperor. No i on się pojawi właśnie tam koło kasyna, tylko mówię, mi przez ten spieprzony obraz, przez te dwa razy takie teleportowanie się, mi już te przylepne rozrzucone nie zadziałały. Dlatego tu znajomy musiał polecieć opresorem, zniszczyć mi ten samochód, który wezwałem, bo on tam się zrespił koło kasyna. No tu taki błąd. W razie, gdybym się też coś takiego stało, to już macie chociaż pokazane, sorry, jak to rozwiązać. No, bo nie teleportować się wcale, tylko wziąć auto z ulicy i jechać, rozrzucić te bomby i jechać autem z ulicy sobie na do bazy. No ale jak już to mamcie ogarnięte, auto wysadzone, znajomy podstawia wam teraz kurde, sorry, auto, które kopiujemy. W tym przypadku polecam wam właśnie odebrać autobus imprezowy. My do niego tylko wsiadamy, wciągnie nas do bazy i zamieniamy tu już za pojazd na stratę. Darmowe LG, motorek Faggio. Także na początku mówiłem, jedna w bazie, jedno auto na stratę. Może cała baza, no ale jedno musi być z ulicy, to które wysadzamy. No i wystarczy teraz zamienić za to auto na stratę, wezwać jakiś pojazd z garażu w biurze, zamienić je miejscami i już wtedy gliczowanie się do odbierania aut od znajomych przez bazę, używając tego autobusu imprezowego, jest już o wiele, wiele łatwiejsze i szybsze. Także mówię, do tego gliczowania się przez autobus imprezowy link będzie w opisie. Do tego drugiego, co też kiedyś nagrywałem przez ten off-radar. Tylko ja miałem akcję od tego założyciela tego glitcha, że wy jej na pewno nie macie. No ale pokazałem, jak zrobić to przy użyciu innych god modów. Nie czekamy tam na lotnisko, pierdoły. Tylko dajemy w prawo włączamy interakcję. Jak nas cofnie na interakcji do telefonu, klikamy raz w górę i podchodzimy do drzwi wejściowych. Zamykamy interakcję, dajemy kasyno, nic się nie dzieje, obracamy się, wychodzimy z penthouse'u, wracamy do kasyna, spadniemy spod mapy, się udało. Pozdrawiam, elo.